Po nieudanej wyprawie do Bogu Chwały drużyna PGGKS-u Bełchatów będzie zapewne chciała po raz czwarty w tym roku przy Sportowej zadowolić swoich fanów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Wielką Sobotę. Tym razem w walce o cenne punkty bełchatowianie zmierzą się z Gryfem Wejherowo. To drużyna, która walczy o utrzymanie. Warto zaznaczyć, że brunatni pokonali ich jesienią 1-0. Początek meczu o godzinie 17. Bilety na to spotkanie będzie można kupować od czwartku. Ceny jednostkowych biletów na trybunę zachodnią i północną w porównaniu do jesieni nie uległy zmianom. Harmonogram otwarcia punktu obsługi kibica, w którym można nabywać bilety i karnety, czynny będzie 18 i 19 kwietnia w godzinach od 13 do 17. 20 kwietnia w dniu meczu od godziny 13. W dniu meczowym od godziny 15 otwarte także będą kasy stadionowe.